Witam Was tutaj, cześć, czym znasz i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z warszawskich inwestycji. Tym razem to jest ostatni chyba raz, kiedy widzimy się w tej serii bez intra, bo niedługo będziecie mogli głosować na intro. Ale wracając do odcinka, konkretnie rozpoczynając go, dziś porozmawiamy o fotoradarach na moście Poniatowskiego. Ale o konkretach, jak zawsze, niezastąpiony Jakub Sykut. Halo, halo? Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się dzisiaj na moście Poniatowskiego. Parę miesięcy temu pojawiło się tutaj 6 fotoradarów. Zostały one postawione za 1 800 000 zł. Dziennie przejeżdża tutaj około 45 tysięcy pojazdów. Od paru miesięcy zostały one postawione, ale dopiero w tym miesiącu zostały włączone i robią zdjęcia. Jest to rekordowa ilość zdjęć w Polsce. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i mniej więcej wiecie, o co chodzi. Jest to 6 fotoradarów postawionych, z czego po 3 w każdym kierunku i mniej więcej będziecie mogli teraz zauważyć mniej więcej, gdzie one są tutaj poustawione na przestrzeni całego mostu i wiaduktu, bo to jest, większość jest na wiadukcie, tylko chyba są 2, jeśli dobrze pamiętam, faktycznie na części mostowej, gdzie jesteśmy nad Wisłą. Także tak to wygląda. No i tak, czemu te fotoradary tutaj powstały? No, jeżeli kiedykolwiek jechaliście tym mostem, to dobrze wiecie, że prędkość tutaj to się zawsze przekraczało. Ale mamy dokładnie do tego statystyki, które mogę teraz powiedzieć. W 2018 roku przekroczono prędkość dopuszczalną. Ogólnie, łącznie, wszystkie osoby w obydwu kierunkach przekraczały tę prędkość o 39 tysięcy razy. Także naprawdę całkiem nieźle. Przy okazji taką ciekawostkę, co najmniej raz w jednego dnia można było stracić prawo jazdy na tym moście, bo taka osoba jechała 100 km na godzinę w tym miejscu, co jest naprawdę bardzo dużą prędkością. No i tutaj mogłem powiedzieć takich jeszcze bardziej szczegółowych informacji, że o 10 km na godzinę przekroczyło 9 tysięcy pojazdów, z kolei o już 20 km na godzinę, do 20 km na godzinę to już było 14 tysięcy pojazdów, z kolei od 20 do 50 km na godzinę ponad, to jest już naprawdę dużo, to było 15 tysięcy osób, czyli cały czas bardzo duża grupa. I grupa kolejna to jest 50 km na godzinę, ponad 50 km na godzinę na tym moście. To jest 370 pojazdów, to jest bardzo dużo. Z czegoś taki ciekawostek, ogólnie mieszkańcy Warszawy raczej szybciej jadą w kierunku Ronda Waszyngtona niż w kierunku Ronda de Gaulle. Ale to takie małe ciekawostki. No i teraz tak, prędkość w czerwcu 2021 roku, kiedy jeszcze fotoradary nie działały, bo może nie wiem, czy dobrze kojarzycie, tam Sygut mówił, że to w tym miesiącu one powstały, zostały postawione już trochę wcześniej, bo ten odcinek trochę czekał na pojawienie się. Natomiast z ważnej rzeczy to te fotoradary przez parę miesięcy stały jako takie straszaki, bo konserwator zabytków nie pozwolił ich podłączyć, tam były różne problemy. Nie, ale więcej na temat w ciekawostce wam jeszcze powiem, więc no po prostu były, nie działały, jeszcze nie były podpięte, były tam okresy testowe i takich tutaj są te właśnie statystyki. No i na podczas tego okresu, kiedy jeszcze nie działały fotoradary, możemy zauważyć, że dosyć dużą ilość spadku w przekraczaniach prędkości, bo w obydwu kierunkach tylko 20 tysięcy pojazdów było ponad prędkością dozwoloną. Od razu tutaj mówię, że wszystkie dane, które tam wam tutaj mówię, ja zaokrąglam w górę, w dół, żeby było łatwiej to mówić. Poprzednio to było 39 tysięcy, tutaj dokładnie to jest trochę ponad 19 tysięcy pojazdów, co jest bardzo dużą różnicą w porównaniu no 3 lat, tak, bo to w czerwcu 2021 roku, a wtedy to był 2018 rok. No i tutaj kolejna prędkości to o 10 km na godzinę przekroczyło 13 tysięcy pojazdów, z kolei o tutaj do 20 km na godzinę przekroczyło 4 tysiące pojazdów, o 50 km do 50 to jest 1500 pojazdów, i o ponad 50 km na godzinę to jest 16 pojazdów. Z czego tutaj też jest zmiana, bo w kierunku Ronda de Gaulle szybciej się jeździło. No ale taka mała zmiana. No i najważniejsze wartości z tego września tego roku, kiedy fotoradary zostały już włączone. No i to jest już jakby kompletne zwycięstwo tych fotoradarów nad tym, co było wcześniej, bo łącznie w obydwu kierunkach 10 tysięcy, no prawie 11 tysięcy pojazdów tylko jechało ponad przepisami. Z czego większość, bo aż 9 tysięcy to było przekroczenie lekkie, czyli o 10 km na godzinę.
Kolejne to jest już bardzo małe dane z tego co widzę, bo to jest 1000, to jest ponad 20, 293 pojazdy ponad 50 i jeden ponad, znaczy jeszcze raz, 293 do 50 km na godzinę ponad i jeden pojazd ponad 50 na godzinę, co oznacza, że faktycznie ludzie zaczęli jeździć wolniej. Może dlatego, że dostawali dosyć duże mandaty, jeszcze teraz to nie są takie duże, później to będą duże, ale tak, to dosyć dużo zmienia. Tutaj w tym we wrześniu większość osób jeździło szybciej, raczej w kierunku też Ronda de Gaulle, chociaż jedna najszybsza osoba była w kierunku Ronda Waszyngtona. Także takie ciekawostki. Średnia prędkość pojazdów na moście Poniatowskiego dziś to jest 44,5 km na godzinę, czyli naprawdę całkiem niezły wynik, bym tutaj mógł powiedzieć. Jest bezpieczniej. Zginęły tutaj 3 osoby na tym moście. Było 26 wypadków drogowych, z czego w 16 przypadkach główną przyczyną była nadmierna prędkość. No i dlatego tutaj ZDM z tym walczy. Także bardzo dobrze, że takie tutaj są zmiany. No, nie wyglądają, ale o wyglądzie to w sumie też jeszcze za chwilę. Tutaj jeszcze powiem wam parę ciekawostek nad fotodatarów. Fotodatary w teorii mogą zrobić zdjęcie tramwajom warszawskim, jeżeli by jechał tutaj zbyt szybko. Jednakże w tym miejscu torowisko jest w nie najlepszym stanie. Ponadto tramwaje jeżdżą wolniej, aby nie hałasować mieszkańcom, którzy tutaj mieszkają. Więc nie ma raczej okazji, żeby fotodatar zrobił zdjęcie. Chociaż w teorii jest taka szansa, aby to zrobił. Chociaż bardziej to jest niemożliwe, bo tramwaj tam do tylu się aż nie rozpędzi. Ale liczymy na to, może kiedyś nam ZDM pokaże, że o, tramwaj warszawski dostał zdjęcie z fotodatarem. To by było coś ciekawego. No dobrze, i żeby nie przedłużać, bo jeszcze o wyglądzie trzeba powiedzieć, czyli to co najbardziej bulwersuje i o tym jak długo one tutaj pozostaną z nami, jak zawsze Jakub Sykut z ciekawostką. Moim zdaniem te fotoradary psują wygląd tego mostu. Ale mają one zostać zdjęte za parę lat, w trakcie trwania gruntownej przebudowy tego mostu. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, pod fotoradarem, Jakub Sykut. No i tak, trochę wam rozwinę tę ciekawostkę, bo Sykut powiedział tak mniej więcej oszczędnie w słowach. Fotoradary tutaj nie są rzeczą, która pozostanie na zawsze. One są tylko na okres tutaj do przebudowy gruntownej mostu Poniatowskiego, które się odbędzie za kilka lub kilkanaście lat niestety. Nie mamy przybliżonej daty. Wiemy tyle, że najprawdopodobniej będzie ona, będzie ten remont podczas przebudowy linii średnicowej, bo będą jerozolimskie wtedy zamknięte, więc to będzie idealny moment, aby zamknąć też tutaj torowisko tramwajowe, bo to jest jedno z najbardziej uczęszczonych torowisk tramwajowych, no ale to jest idealny moment wtedy, żeby to po prostu pozamykać wszystko. Wtedy będzie wymienione całkowicie torowisko tramwajowe, nawierzchnia asfaltowa, całkowicie się też zmieni płyta faktycznie mostu, aby móc trochę to pozmieniać i ZDM tutaj obiecuje, że jak go przebuduje, po prostu uniemożliwi samą konstrukcją tej drogi szybszą prędkość. Nie wiemy, czy to będą progi, czy będą jakieś slalomy, uliczki, czy co tam nie wymyślą. Wiemy tylko tyle, że sam z siebie most będzie o wiele... nie będzie się na nim dało jechać szybko, przynajmniej w jakiś normalny sposób. Także to na pewno wiemy. Najważniejsze według mnie to jednak jest zmiana torowiska tramwajowego i dodanie jakichś na przykład ścieżek towedowych bądź nawet pasów towedowych w tym miejscu, to by bardzo pomogło, ale ZDM już tam właśnie w najbliższym okresie zmienia tutaj sytuację i buspas zostanie przełożony, to trochę dziwnie, ale no, tak zmieniają, na tej lewą jezdnię. Lewy pas to będzie buspas, a prawy pas to będzie pas dla samochodów zwykłych i rowerzyści będą mogli dzięki temu jeździć trochę lepiej, bo po buspasie rowerzyści nie mogą tutaj jeździć, a po chodniku też wtedy nie mogą jeździć, więc musieli jechać środkiem ulicy, dlatego trochę to ZDM poprawił i może będzie lepiej, chociaż ja tutaj też raczej nigdy bym nie chciał jechać nawet rowerem, czy uto, czy czymkolwiek ulicą, bo tutaj, ojojoj, no nie, to nie jest zbyt bezpieczne miejsce. No i co do designu, ja powiem wam szczerze, że na miejscu to oczywiście podkręciliśmy ten żółty, ale tak szczerze powiedziawszy, to mi jakoś strasznie nie przeszkadzają te fotodary, jeśli są aż tak bardzo skuteczne. Owszem, nie wyglądają przepięknie i na pewno to nie dodaje charakteru historycznego temu mostu, ale według mnie jest więcej pozytywów z ich siedzenia w tym miejscu niż inne. I od razu odpowiadam na pytania w komentarzach, które może się pojawią lub nawet może już napisaliście. Czemu tutaj nie ma odcinkowego pomiaru prędkości? Czyli jeżeli dla osób, które nie wiedzą co to znaczy i co to jest za system, to jest taki system nie podobny do fotodatarów, ale nie na ten sam sposób działa. Fotodatar jest w jednym miejscu, tak jak tutaj,
i on po prostu łapie osoby, które w danym miejscu, które widzi, jedzie za szybko. Natomiast pomiar odcinkowy prędkości mierzy prędkość samochodu na terenie całego mostu zazwyczaj lub tam pomiędzy paroma kamerami. I on też jest bardzo dobry, jednakże jak tutaj Sykut wam mówił mniej więcej ile to kosztuje, tutaj przy okazji ZDM też mówi, że mało kto może, jak samorząd sobie pozwolić na zakup i fotododarów i przekazanie go później do GITD, no bo to faktycznie nie jest mały wydatek, to jest 1 800 000 polskiego golda na coś takiego, no także to trochę kosztuje i nie chcieli go tutaj stawiać, no ale niestety warunki bezpieczeństwa tutaj, no musiał ten fotododat postać i 1 800 000 kosztował fotododatek. Wiecie, ile kosztował pomiar odcinkowy jego prędkości? Z tego co pamiętam, to było 3 albo 4 razy więcej. To trochę więcej, co nie? A jeżeli już 1 800 000 na fotodady to nie jest dużo, to sobie pomyślcie, jakby miało być tego 3 lub 4 razy więcej. No po prostu coś, z czego nie dało się kupić i najprawdopodobniej albo one powstaną już faktycznie pomiar odcinkowy na nowym moście, na nowym przebudowanym moście, bądź będzie jakiś inny system, dzięki czemu kierowcy będą jeździć wolniej. Także tak wygląda mniej więcej sytuacja z fotodadami. Jestem ciekawy waszych opinii, komentarzy, prosiłbym bardzo, żebyście tam nie wstrzynali bitw i wojen politycznych, bo to zauważymy, że ostatnio, jak i różne filmy wrzucam, coraz więcej jest komentarzy politycznych, a nie tylko na temat tego, że mnie nie da się zrozumieć. Także, jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie, subskrybuj i ten dzwoneczek. I proszę was bardzo, żebyście się tam znowu politycznie nie bili w komentarzach, jak to zazwyczaj niestety ostatnio miało miejsce. No i co dużo nie mówić, do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Od razu mówię, ja tutaj nie popytam żadnej strony politycznej, fotodady są tylko celowo dla Warszawy. Do zobaczenia już niedługo. Najbliższy film to będzie pewnie wybór intra do warszawskich inwestycji. Cześć!